Dobra, tutaj masz telefon. Patrycja i Malwina zawarły rozejm. Chcą razem udowodnić, że to Anastazja wymyśliła całą intrygę i rozwiesiła ośmieszające Patrycję zdjęcia, oskarżając o to Malwinę. Dobra, schowaj się w kabinie i wszystko nagrywaj, tylko w sumie to nie musi być filmik, bo ona ma tak charakterystyczny głos, że będzie wiadomo, że to ona. Tylko proszę, zrób wszystko, żeby nie dowiedziała się, że to jest podstęp, dobra? Spoko, nie będzie wiedziała, że działamy razem. W sumie mi ciężko samej w to uwierzyć. No co racja, to racja. O, Malwinka, przemyślałaś już fryzurę? To może na łyso byłoby twarzowo idealnie. Bardzo zabawne. To z czego chcesz? Po co mnie tu ściągnęłaś? Bo chciałam ci pogratulować. Mi? Tu? No, nie potrzebuję świadków, żeby przyznać, że wygrałaś. Mam przewalone. Gruszka wezwała moich starych. No w sumie sama sobie na to zasłużyłaś. Ale nie powinnaś być na mnie zła o to? Jestem wściekła, tylko że po prostu mam już tego dość i nie wchodźmy sobie w drogę, dobra? Rozejm? No w sumie wolę, wiesz, kumplować się z tobą niż z tą Patrycją. Ty to przynajmniej masz jaja, nie to co ona. No, załatwiałaś nas nieźle tymi zdjęciami. Wiedziałam, że tak będzie. Wiedziałam, że jak coś stanie się Patrycji, to wszystko pójdzie na ciebie. Wiesz, słyszałam o waszej małej wojnie, a Patrycja wcale nie kryła się z tym, że jej ojciec siedział w więzieniu, więc wystarczyło dodać 2 do 2 i voilà! Potem tylko rozwiesiłam zdjęcia po szkole, powiedziałam, że to ty i gotowe, nieźle to załatwiłam, co? Patrycja, masz to? Co? Mam to! Jak to? Jej! Oddawaj to! Patrycja, uciekaj! Patrycja jest zadowolona, że razem z Malwiną udało im się zdemaskować Anastazję. Kłamstwa! Anastazja, uspokój się. Patrycji, to wszystko pójdzie na ciebie. Słyszałam o waszej małej wojnie, a Patrycja wcale... One się zmówiły! Dobrze, zapraszam do klasy, nie będziemy robić widowiska. I voilà! Potem rozwiesiłam tylko zdjęcia, powiedziałam, że to ty. I gotowe, nieźle to załatwiam, co? Anastazja, co to ma znaczyć? Ale to nie tak, one się przeciwko mnie zmówiły! Przepraszam za to, że zbyt pochopnie ciebie oskarżyłam. Anastazja? Nie przeproszę. Ja uważam, że powinnaś przeprosić koleżankę. Nigdy w życiu ich nie przeproszę. Dobrze, w takim razie przekona cię do tego pan dyrektor i przeprosisz je. I to w obecności twoich rodziców. Zapraszam. Myśli pani, że mnie pani przestraszy? Ja nie, ale pan dyrektor na pewno. Zniszczę was, idiotki! Skończone jesteście, zniszczę was! Anastazja, uspokój się, nikogo nie zniszczysz, jeżeli nie chcesz wylecieć ze szkoły. Bawcie się dobrze i pozdrów rodziców. Dziewczyny, zgłoście się później po telefonu, dobrze? A nieźle ją załatwiłyśmy, nie? Mistrzowską, widziałaś jej minę? Masakra. To co, rozejm? No, może.